Nieznana historia świata, Łukasz Kular, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiaj materiał specjalny, dlatego że jest też niezwykły gość. Witam bardzo serdecznie Witolda Zaleckiego, popularnego Zalewita, badacza starożytnych cywilizacji, ale też pasjonata UFO. Witam Witku bardzo serdecznie. Witam Ciebie, Łukaszu, oraz wszystkich widzów Nieznanej Historii Świata, którą też od lat oglądam regularnie. To bardzo przyjemnie mi. Witku, powiedz mi, na co dzień mieszkasz w północnych Niemczech, w Hamburgu. A powiedz mi, jesteś kibicem HSV czy St. Pauli? Tak naprawdę, jeżeli już to HSV, ale ogólnie to raczej właściwie tak z powodu mojego brata, który tam mocno kibicuje. Ja natomiast nie jestem specjalnym fanem piłki nożnej i tak powiedzmy do towarzystwa. Także jeżeli już, to oczywiście HSV. HSV. Dobrze. Witku, dzisiaj porozmawiamy na temat Twoich zainteresowań szerokich, również książki, którą dostałem, którą zresztą napisałeś wstęp do niej, to znaczy posłowie jakby. To jest moje przeżycie z UFO na Rugi autorstwa Martina Wiesengryna. Ja przeczytałem tę książkę i powiem szczerze, że jestem pod dużym wrażeniem jej. Dlaczego to powiem później może, ale zanim w ogóle przejdziemy do tych fascynujących tematów, o których powiedziałem przed chwileczką, to nie można nie wspomnieć o tym, co zdarzyło się jakiś tydzień temu, bo oczywiście byliśmy gośćmi Janusza Zagórskiego, byliśmy na UFO, na Międzynarodowym UFO Forum. Powiedz, jak wspominasz to wydarzenie? No, powiem wam, że było fantastycznie. Tak, ja na wielu takich imprezach byłem, ale ta utkwiła mi bardzo szczególnie w pamięci i to tak bardzo pozytywnie, gdyż no, był niespotykany klimat. Ja nie wiem, kiedy brałem udział ostatnio w tak dobrej imprezie, jeżeli chodzi o klimat, o publiczność, o całą interakcję, w ogóle organizację, no i też bardzo dobre jedzenie, którym się raczyliśmy. Także było naprawdę fantastycznie. Ja mam nadzieję, że takich imprez będzie więcej właśnie dzięki Januszowi Zagórskiemu, który jakby nazwijmy to zrestartował Międzynarodowe Forum UFO. Ja byłem pierwszy raz na tym właśnie Forum UFO i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Też wiele tak kontakt z widzami i w ogóle też cała otoczka naprawdę fantastycznie. Tak, to nie było bardzo dużo takich różnych zakulisowych jakby wydarzeń. Nas powitał, słuchajcie, przyjechałem z Januszem Zagórskim, nas powitał w ogóle Chris Miekina i kiedy weszliśmy tam dalej już do takiego pomieszczenia, do domu w ogóle, to okazało się, że no, Chris był tam już od rana, a okazało się, że nikt nie wiedział, że Chris przyjechał w ogóle. No tak już jest. No, Chris mi się wydaje był troszeczkę no, poddenerwowany może tą całą podróżą i po prostu też nie znam nikogo tam. Ja wtedy tam też dotarłem nieco później i akurat on wtedy tam wyszedł z pokoju i zaczęło się, tak nazwijmy to. Witku, przechodząc już do tych różnych tematów, powiedz, jak to się stało, że zacząłeś się interesować tymi różnymi starożytnymi przecież cywilizacjami, ale też prehistorią się interesujesz, bardzo ciekawe materiały zebrałeś i jak to się stało, że połączyłeś tą wiedzę z zagadnieniami dotyczącymi istot pozaziemskich, UFO i tak dalej? No to oczywiście taki przeszedłem przez tak zwaną standardową szkołę tego typu historii. Otóż kiedy byłem jeszcze dzieckiem, no zupełnie przypadkowo, nie wiem właściwie dokładnie jak to się stało, ale usłyszałem historię o zatopionym kontynencie Atlantyda. To było właściwie takie pierwsze zetknięcie się właśnie z takim nieznanym, z czymś nieznanym, z czymś, czego ja nie potrafiłem sobie w żaden sposób wyobrazić. A miałem wtedy 8 lat zaledwie. 8 albo 9, tak coś w tym stylu mniej więcej. No i od tej pory to mnie nie puściło i właściwie trzyma mnie do dzisiaj. Potem, kiedy już troszeczkę starszy byłem, pojawiły się książki
te, które były wtedy w Polsce dostępne, bo tutaj trzeba powiedzieć, że mieliśmy czasy tak zwanej głębokiej komuny, tak to się nazywa, i takie materiały nie były zbyt częste do dostania, ale na przykład już takie osoby jak Erich von Däniken były już znane. Nie tylko on, wtedy była taka święta trójca, można było powiedzieć, to był Erich von Däniken, Johannes von Butler i Charles Berlitz. I to właśnie, później jeszcze doszedł oczywiście Arnold Mostowicz, Lucian Znicz, goście z kosmosu, my z kosmosu, te wszystkie pozycje ich. Denikena to tylko oczywiście fragmentalnie, ja nie posiadam żadnej książki Denikena, natomiast właśnie w tych wymienionych pozycjach polskich autorów, które wpadły mi w ręce, zacząłem czytać te właśnie historie, te zagadki starożytnego świata. To mnie oczywiście no, rozbudziło moją fantazję, zaciekawienie, no i oczywiście to już jest krok, można powiedzieć, od starożytnych cywilizacji do cywilizacji pozaziemskich, ponieważ właśnie ci panowie sugerowali taką możliwość takiego kontaktu w przeszłości, więc nazwa paleoastronautyka już od najwcześniejszych lat dominowała, nazwijmy to, moje zaciekawienie. No i tak to się nazwę ciągnie do dzisiaj. Zebrałem dosyć sporą bibliotekę, która się cały czas powiększa, ponieważ uważam, jestem po prostu, lubię książki. Może to jest troszeczkę staromodne, tak dzisiaj można byłoby nazwać, ale z drugiej strony uważam, że właśnie to one są najbardziej efektownym narzędziem starej biblioteki, stare pisma, stare książki, ale też nowe, oczywiście też nowych autorów, niż jakieś wiadomości takie internetowe, do których po prostu każdy może sobie dotrzeć, tak? Dotrzeć, dodać, więc to takie sensacje, wyrosłem z tego. Kiedyś jeszcze, jak byłem właśnie mały, to się takie sensacje oczywiście zaczęło, dzisiaj jestem troszeczkę bardziej ostrożny. Dostrzegam pewne elementy, powiedzmy, takiego sensacjonalizmu, który mnie nie interesuje właściwie, i wolę sięgnąć właśnie bardziej do materiałów źródłowych i do tej starej szkoły poszukiwaczy, tak bym to nazwał, jeżeli o to chodzi. To tak, ale nie miałeś, na przykład, jak zacząłeś zajmować się tymi tematami bardziej poważnie, to nie miałeś takiego wrażenia, że te różne teorie paleoastronautyczne są takie trochę nad wyraz, wiesz, niektóre kwestie są podkreślane, jakby wymyślone. Nie miałeś takiego wrażenia, że to jest jakaś taka, wiesz, ściema? W pewnym sensie tak. Może nie zastanawiam się nad tym, czy to jest ściema w ten sposób. Może na to nie patrzyłem, ale oczywiście zastanawiałem się, czy to może być prawdą, o tak to powiem, czy to mogło się zdarzyć. Takie wątpliwości się pojawiły, zresztą są do dzisiaj też, dlatego że sprawa jest nadal zagadkowa dla mnie. Natomiast no, wydawało się to po prostu wtedy dla mnie wysoce nieprawdopodobne, ale z drugiej strony, czytając właśnie przede wszystkim, jeżeli mówiąc o tamtych starszych czasach Erich'a von Denikena na przykład, gdzie bardzo mocno on eksponował tą wizję starożytnych kosmitów, popierając ją różnymi materiałem zdjęciowym i tekstowym, swoimi podróżami z różnych właśnie takich miejsc, w których miało się to wydarzyć. No i oczywiście to wywoływało wrażenie, ponieważ no, sama kontrowersja, jak te rzeczy zostały zbudowane, na przykład jest taka najbardziej popularna teza, kto to zbudował, no dawało mi też do myślenia, jak i też później, kto to rozwalił, tak mówiąc już takim potocznym językiem, ponieważ też zagadkowe zburzenie takich budowli i zniknięcia cywilizacji, nazwijmy to, no z drugiej strony jakby podmurowały tą tezę, że coś musiało się wydarzyć, o czym nie wiemy. I w ten sposób ja do dzisiaj te możliwości po prostu biorę cały czas pod uwagę, ale nie stronię też od próby naukowego wyjaśnienia. Właśnie tak naprawdę zaczynam zawsze od takiej kwestii, czy jest jakieś racjonalne wytłumaczenie. Kiedy go nie ma, wtedy sięgam do możliwości, które się otwierają, bo jest to dla mnie taka naturalna kolej rzeczy, jeżeli
nie wiemy, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, no to możemy snuć domniemania, dopuszczenia, przypuszczenia i budować teorie. Tak, to się do dzisiaj nic nie zmieniło tak naprawdę w tej kwestii. Wiesz, u mnie to się zaczęło w ten sposób, że ja oczywiście też oglądałem te różne programy telewizyjne na temat różnych starożytnych cywilizacji, na temat też UFO, czy no, szeroko pojętego UFO, tak, bo tam też możliwość istnienia życia pozaziemskiego wchodziła w grę. I ja tak się tym zainteresowałem. W ogóle miałem sen taki niezwykły, że obudziłem się, znaczy w tym śnie, i zobaczyłem siebie przy biurku sporządzającego jakieś notatki na temat starożytnej Mezopotamii. I ja pomyślałem sobie tak, że jeżeli oni faktycznie tam byli, ci z nieba, to na ich temat no, będę mógł dowiedzieć się z opracowań naukowych, no bo jeżeli to było tak ewidentne, no to po prostu to nie dałoby się tego pominąć. I ja zacząłem czytać po prostu takie książki no, naukowe czy popularno-naukowe na temat na początku Mezopotamii, później to dalej ewoluowało na inne też cywilizacje, kultury, jeszcze neolityczne nawet, czy jeszcze paleolityczne, bo też kultura kromaniońska jest niezwykła chociażby. I wiesz, to jest tak, że oczywiście wszystko, można powiedzieć, że ci ludzie mogli wymyślić różne historie. Nawiązuję teraz do mitów chociażby starożytnych, tak? Natomiast pewne rzeczy były dziwne, no bo jeżeli, wyobraź sobie, że jeżeli mamy jakąś cywilizację, która uważa się za twórcę kultury, twórcy miast, wiesz, taką poważną, jak chociażby Sumer, tak? Gdzie przecież ci kapłani byli, czy królowie uważani za blisko związanych z bogami, to co jest ciekawe, że gdyby oni tak bardzo mocno, wiesz, wierzyli w swoją doskonałość, to po pierwsze przypisywaliby sobie powstanie cywilizacji i też przedstawialiby cały czas tych bogów jako takie istoty nieomylne. Natomiast jak przyglądamy się bliżej, to po pierwsze te cywilizacje starożytne nie przypisują sobie powstania cywilizacji, co ciekawe, każda jedna tak naprawdę, jakbyś zobaczył. Często nie przypisują sobie nawet powstania tych budowy tych niezwykłych konstrukcji, chociażby te, które są obecne na terenie Ameryki Południowej. No i druga rzecz jest, o której wspomniałem, że ci starożytni nie postrzegali, oczywiście oni bardzo obawiali się tych bogów, natomiast oni przedstawiali bardzo często tych bogów w roli istot omylnych. Przedstawiali tych bogów jako istoty, które ulegały ludzkim pokusom, różnym żądzom, ale też przedstawiali te istoty nadprzyrodzone, jakby to powiedzieć, jako istoty, które objawiały im się w sposób fizyczny i które dysponowały jakąś konkretną, a bym powiedział nawet tak mocno, technologią dosłownie. No bo wiesz, Mahabharata na przykład to opisy niezwykłe, czy nawet w Sumerze mamy tak samo, jak bogowie przemierzali niebiosa i posługiwali się jakimiś broniami, które dewastowały jakieś terytoria. To po prostu było tak dla mnie poruszające. Natomiast problem jest taki, nie wiem, czy się pewnie ze mną zgodzisz, że ci naukowcy, profesorowie szanowani na uniwersytetach, oni po prostu nie widzą tych wszystkich rzeczy, komponentów, które tak naprawdę składają się na zupełnie inną historię ludzkości. Tak, to jest taki dylemat i tu jest właśnie zderzenie takich dwóch, powiedzmy, dwóch różnych teorii, bym powiedział. De facto dla mnie to, co wspomniałeś, że bogowie właśnie nie, bogowie, że właśnie te cywilizacje nie przypisywały sobie narody no twórców jakichś kultur i że mało tego, ja powiem jeszcze, że owi bogowie też wszelkie cechy ukazywały, które każdy z nas posiada. Bogowie byli gniewni, zapominalscy, tak. byli mściwi. Mhm. Także różne to są takie atrybuty, które właściwie nie powinny, nie przystoi to żadnemu Bogu. Choćby i w Starym Testamencie można pełno takich odnaleźć, takich właśnie wątków.
Tak, to się zgadza. Ja natomiast po tym właśnie również takie dylematy też zastanawiam się cały czas do dzisiaj nad rozwiązaniem tej zagadki. Natomiast z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że my wszystkiego nie wiemy. No Że to, co do dokładnie. nas, że to, co do nas Jakiś dotarło, fragment. to jest dokładnie, to jest tylko skrawek jakiejś wiedzy, na której my na tym skrawku właśnie budujemy sobie takie teorie i coś w tym nie pasuje. To jest naturalne, ponieważ nie wszystkie klocki zostały, nie wszystkie puzzle zostały złożone. Większość po prostu gdzieś przepadła. Nie wiemy, budujemy do tego różne takie teorie. Dlatego dla mnie, gdybym ja tak w skrócie mógł ocenić tą sytuację, to są takie dwa tłumaczenia według mnie, których ciąg przyczynowo-skutkowy zachowuje swoją logikę. Jedna to by była ingerencja jakichś obcych istot, które nagle się pojawiły i w stosunkowo krótkim czasie zaczęły tu, znaczy może nie tyle ingerować, ile swoją obecnością, już ta ingerencja to jest spowodowana ich obecnością, spowodowała powstanie tych kultur. To jest jedna taka, powiedzmy, teoria. Druga to jest taka, że nie jesteśmy pierwszą cywilizacją, bo pamiętać trzeba, że nowoczesna, tak zwana nauka, czy też nazwijmy to oficjalna historia, niech tak będzie, która te rzeczy również definiuje w jakiś sposób, no wychodzi z założenia, że jesteśmy pierwszą kulturą, pierwszą cywilizacją, która ma tyle i tyle lat i zaczęła się gdzieś tam na Bliskim Wschodzie między Tygrysem a Eufratem. Ale ja uważam, że być może właśnie ta biała plama historii, czy też prehistorii jest spowodowana tym, ponieważ nastąpiło jakieś wydarzenie o gwałtownym charakterze i po prostu zdmuchnęło, zlikwidowało cywilizację poprzednią. I na pokłosiach tej cywilizacji, na jej szczątkach wyrosła ta nasza. I tak mi się to na dzień dzisiejszy układa. Natomiast druga taka moje nazwijmy to taka ścieżka poszukiwań, to jest odwrót troszeczkę od tego Bliskiego Wschodu, ponieważ właściwie wszystko skupia się na tym Bliskim Wschodzie, Tak, początki. natomiast same początki, natomiast ja skierowałem moją uwagę na Europę przede wszystkim, która jest taka troszeczkę zapomniana kompletnie, o której się Nie mało mówi. mówi, która ma też swoje zagadki i to, czym więcej się tam zagłębimy, to okazuje się to coraz bardziej niesamowite. I tu uważam, że kto wie, czy nie jest kluczem właśnie do rozwiązania tej zagadki, nie jest prehistoria Europy i to, co zdarzyło się tutaj w czasach prehistorycznych, kiedy Europa jeszcze zupełnie inną topografię miała, szczególnie tu na północy, i którego gdzie ślady pewnego gwałtownego wydarzenia są do dzisiaj widoczne i które dziwnym sposobem synchronizują się właśnie z nazwijmy to z tym dramatycznym wydarzeniem, jakie tu miało miejsce, a jednocześnie z powstaniem właśnie owych kultur na Bliskim Wschodzie. Tak jakby coś gdzieś zostało zlikwidowane, a rozbitkowie, powiedzmy, tej kultury rozpoczęli nowe życie kawałek dalej w bardziej sprzyjającym rejonie Klimacie. klimatycznym. Tak, i w tym kierunku właśnie moje zainteresowania bardzo mocno od paru lat Idę. się kierują i prowadzę też takie, powiedzmy, własne studia nad tym fenomenem, co cały czas wprawia mnie tak naprawdę w zdumienie, jeżeli zastanawiam się, dlaczego nikt wcześniej na to może nie tyle nie wpadł, ale nie interesował się tym. Ale no cóż, tak już jest. To, co ocalało, to, co jest widoczne, to, co łatwo dostrzec będzie zawsze przedmiotem oczywiście badań, ponieważ jest. Natomiast tu w Europie trzeba byłoby to wygrzebać gdzieś spod ziemi, z piachu, a wiadomo, że w dzisiejszych czasach nie jest łatwo o takie eskapady już z powodów finansowych. A poza tym też ugruntowana nauka, tak to nazwę, no była Ciężko by miało, tak.
Ciężko by miała, jest Przejąć. przekonana, że już wszystko wiemy, prawda? Że już nic nie ma, a tu okazuje się, że nie, że cały czas są znajdywane w ostatnich latach odkrycia tu właśnie na terenie Europy, które właśnie przeczą temu standardowi, temu, co po prostu można wszędzie wyczytać. Tak, Temu utartemu scenariuszowi. Utartym szlakiem tak wszyscy idą, nie dostrzegając, że po bokach mogą być jeszcze inne ścieżki. Ja rozumiem ja rozumiem naukę, że ona w ten sposób reaguje, dlatego że ona potrzebuje, on zawsze ma taką dużą bezwładność według mnie, potrzebuje sporo czasu, dekad, zanim coś się zmieni, gdyż rzeczywiście, jeżeli byśmy te wszystkie artefakty poznajdowali i tylko na podstawie takich krótkich badań natychmiast określili, że coś było przed nami, trzeba to wprowadzić, skorygować, to w niektórych kręgach byłoby to oczywiście mile widziane, szczególnie w kręgach alternatywnych. Natomiast tak, nie oszukujmy się, jeszcze za mało wiemy, według mnie, aby można było tak w takim stopniu udokumentować i poukładać to wszystko. To potrzeba może jeszcze kilku dekad, aby złożyć to w jedną całość. I dlatego ona, ta nauka ma, trzyma się jeszcze kurczowo tej swojej ścieżki, ponieważ na razie jeszcze może to zrobić. Chociaż coraz trudniej będzie jej się obronić. Ubronić, czy też wytłumaczyć z tego stanu rzeczy. Wiesz, ja mam podobne do ciebie podejście. To znaczy, ja myślę, że ta nauka na początku, pamiętasz, było dużo takiej otwartości jeszcze przed ugruntowaniem tych wszystkich teorii, kiedy na przykład Flanders Petrie odkrywał różne artefakty i on jasno przecież powiedział, napisał to w swojej pracy, że granitowych wytworów, powiedzmy, nie dało się obrobić żadnym miedzianym narzędziem, tylko on w zasadzie nie potrafił sprecyzować tego, czym to można było obrabiać. Jeszcze nie było wierteł przecież diamentowych i ta cała teoria jego, wiesz, poszła w ogóle w zapomnienie. Nauka też zrobiła, znaczy naukowcy też zrobili coś takiego, że według mnie za szybko przyjęli pewne założenia, za szybko jakby skondensowali tą istniejącą już wtedy wiedzę i po prostu powstała taka sztywna teoria, którą obecnie bardzo trudno jest w ogóle ruszyć. Jest to fakt. Natomiast, wiesz, jeżeli chodzi o te początki, to ja też, jak wspomniałem wcześniej, interesowałem się tym Sumerem, i kultura Ubaid była jeszcze, ale pamiętam, że kiedyś przeczytałem na temat kultury Samarra, która rozwijała się jeszcze 6 tysięcy lat przed naszą erą, 8 tysięcy lat temu, i która już potrafiła, wiesz, wyrabiać na przykład ceramikę, budowano statki drewniane morskie, budowano też jakieś takie prostsze budowle z cegły suszonej na słońcu. I to też pokazało mi, że ten Sumer to nie do końca jest taka kolebka tej cywilizacji, a kiedy dowiedziałem się już o tym, co istnieje na przykład w Turcji, czy na terenach Syrii, czy wiesz, Jerycho było przez długi czas uważane za najstarsze miasto na świecie, to też dało mi to zupełnie inne jakby perspektywy tego, co działo się wcześniej, no bo tak jak rozmawiamy o najwcześniejszych początkach cywilizacji, no to teoretycznie można byłoby założyć, że jeżeli Sumer jest najwcześniejszą cywilizacją, to na terenie tutaj tej południowej Mezopotamii powstały najwcześniejsze miasta, ale tak nie jest. Nie. Dokładnie. Zwróć uwagę, mamy Göbekli Tepe no i to jest fenomen właściwie i dla mnie jest to takie potwierdzenie tej właśnie, że tego mojego punktu, nazwijmy to, no, badań, no ja nie wiem, jak to nazwać. Ja nie mam tytułu naukowego i nie jestem badaczem, jestem naukowcem, więc, ja też nie. Więc raczej zbieraczem takich informacji, świadkiem tych wydarzeń. Więc jeżeli ja na to spojrzę, publicystą niech będzie, to zauważę, że Göbekli Tepe w przypadku akurat tym konkretnym, że przesuwamy miejsce tej cywilizacji czy kultury znowuż w kierunku Europy. Ona się idzie w kierunku, co będzie, jeżeli my pójdziemy dalej w tym kierunku, może znajdziemy jeszcze starszej, co wtedy? Wtedy nagle się okaże, że być może droga, jaką kultury obrały, które się tam rozwinęły na tym Bliskim Wschodzie, mogła prowadzić
na przykład z Europy, co jest porażającą taką ideą w ogóle, czy też teorią. Bo jak to? Przecież to jest niemożliwe, tu nic nie ma, tu lasy, gąszcza i tylko żubry i tury, które chodziły gdzieś tam po lasach. Dlatego to jest właśnie dla mnie takie przełomowe w ostatniej dekadzie, czym ja się, na co natrafiłem, że my tutaj jesteśmy, czy też pod nami, powiedzmy, pod naszymi stopami być może kryją się artefakty i kultury, o których nie mieliśmy pojęcia, co zmieniłoby kompletnie naturalnie naszą historię, naszego powstania. Wiele jest takich zagadek. Wiesz, na pewno ty masz, ja też jestem bardzo zaciekawiony tym, jaką ty masz wiedzę na temat tej przeszłości północnej Europy. Ja tylko powiem, że ja natrafiłem, nawet analizując greckie nawet, wiesz, źródła, to można bez trudu natrafić na termin hiperboreanie. Tak. I to jest też bardzo ciekawe, no bo to jest taka kraina szczęśliwości położona na północy. Teraz jak z dzisiejszego punktu widzenia patrząc, no to trudno sobie wyobrazić, żeby gdzieś na północy Europy, prawda, coś tam mogło być. No tu już sama nazwa, jak wskazałeś, Hyperborea, czy ona była szczęśliwa, to już ja bym troszeczkę, no trudno powiedzieć, zależy jaki powiedzmy dziejopisarz to opisywał, czy był to już bardziej współczesny, jak Herodot, Piliniusz, czy też cała masa różnych, powiedzmy, takich dziejopisarzy europejskich, to znaczy europejskich, powiedzmy późno-średniowiecznych, średniowiecznych i tak dalej. Ponieważ sama nazwa Hyperborea, Boreas, to jest słowo związane z wiatrem, z silnym wiatrem, z huraganem. Hyper, czyli ponad, bardzo silny wiatr północy. I ta kraina była zawsze przez wszystkie ludy, aż powiedzmy tych cywilizacji Bliskiego Wschodu, choćby Egiptu, definiowana jako coś, co leży na dalekiej północy, za ostatnim kręgiem, za dziewiątym, gdzie już nic nie ma oprócz tej Hyperborei, oprócz tych śniegów, lodów, wiatrów. Może tyle nie śniegów, ile zawsze tam się mówi o bardzo złych warunkach atmosferycznych, gdzie tylko owi Hyperboreanie gdzieś tam mieli żyć, stamtąd mieli przybywać. I dla mnie to nie są legendy. To nie są legendy, to są szczątki informacji, które dotarły do naszych czasów. Być może, bo mówi się zawsze o cywilizacjach przedpotopowych. Tak. I gdyby przyjąć taką tezę, że jak takowe istniały, to rzeczywiście było bardzo trudno je zdetektować na skutek właśnie owej katastrofy, która po prostu by zniszczyła ją, zlikwidowała, zutylizowałaby ją. Natomiast coś przetrwało w relacjach rozbitków, czy tych, którzy się uratowali, jak i też, które przeszły potem do kronik, jak i też w pewnym sensie pozostały w naszej świadomości, w naszej kolektywnej świadomości, że coś się wydarzyło, jakaś gigantyczna katastrofa, która spowodowała, powiedzmy, wędrówkę ludów, tak ja to nazwę, z północy na południe. Za tym przemawia jeszcze jedna rzecz, taka, o której dzisiaj właśnie to jest też pewien problem dla nauki, ponieważ jeżeli sobie zobaczymy takie starożytne, bardziej powiedzmy, no może już nie całkiem takie starożytne, ale te wszystkie relify greckie, rzymskie, jak i też na niektórych świątyniach w dzisiejszym Maroku, no przedstawiam białych ludzi. Nie przedstawiają genotypu właśnie tego, który zamieszkuje dzisiaj północną Afrykę. Po prostu tak nie jest. Więc też jest pytanie, skąd ten genotyp się tam wziął. Nawet gdybyśmy spojrzeli na historię Egiptu, no to dzisiaj Egipcjanów praktycznie nie ma. Jest kraj Egipt zamieszkany przez Arabów, ale w większości. Ale jako Egipcjan, coś jest, jako Egipcjan, ani nie ma ich, jak oni wyglądali. Też są różne, różnego rodzaju takie problematyczne historie z tym, jak wyglądali owi Egipcjanie, jaki to był genotyp i czasami ich, powiedzmy, wygląd choćby niektórych faraonów budził
nawet zastrzeżenia anatomów, tak nazwijmy to, którzy dziwili się, zawsze przypisywali taką deformację szkieletów, czaszek, jakby jakimś chorobom i mutacjom genetycznym. Także to są też, mnie to też bardzo ciekawiło przede wszystkim, skąd te historie tam się wzięły. Też w kulturach, o których my często nie zdajemy sobie sprawy, jak na przykład nawet w historiach biblijnych, które też moim zdaniem w Starym Testamencie bardzo mocno zakotwiczone są w starożytności gdzieś tam, graniczą z tą granicą właśnie z tymi zamierzchłymi, prawie prehistorycznymi czasami, mitycznymi albo legendarnymi, jak tokolwiek, jakbyśmy chcieli to nazwać. I też mamy słynną opowieść o Adamie i Ewie i owocu, który zerwali, a który na późniejszych wszystkich takich sakralnych, powiedzmy, obrazach przedstawiony jest jako jabłko. Tak. Oczywiście mówi się o owocu, ale wszędzie jest to przypominające jabłko, a przypominam, że jabłka rosły tylko na północy i rosną na północy Europy. Nie tylko to, wiele innych takich, powiedzmy, zwyczajów kulturowych okazało się, że były już dawno tutaj właśnie w tej prehistorycznej Europie praktykowane, choćby i na przykład zwyczaj obrzezania, który troszeczkę inaczej wyglądał niż u ludów semickich, ale był obecny. Tutaj nie, obecnych oczywiście, czy też tych biblijnych, które były opisywane i też wygląda na to, że nastąpiła jakaś kontaminacja tych dwóch kultur. Ktoś kogoś tutaj jakby wpłynął na niego. No i mamy też wielki trek, tak zwany, właściwie dwa wielkie treki. Jeden ponad 2000 lat temu przed naszą erą mamy wielki trek, czyli taką wędrówkę ludów w kierunku południa i później w XIII wieku przed naszą erą drugi wielki trek i to taki gwałtowny, które ruszyły na południe i to jest też o tyle ciekawe, ponieważ to jest też moment, w którym oficjalnie kończy się epoka brązu, zaczyna się epoka żelaza, następuje gwałtowne oziębienie klimatu na terenie Europy i powstaje cywilizacja grecka. Mhm. Także są to takie, i to już nie są żadne mity, to już nie są żadne domniemania, to są fakty. Natomiast cały czas nie wiemy, kto szedł tam w tym kierunku i skąd właściwie się tam na tej północnej Europie, skąd ci hyperboreanie tam się wzięli. Mamy też inwazję ludów północy, czy też ludów morskich na Egipt w 1180 w którymś tam roku na cesarstwo Egiptu i próba Ramzesa II, który próbował zatrzymać tę inwazję, a zatrzymał dopiero Ramzes III, który prewencyjnie swoją flotą uderzył na nich i doprowadził, uratował wręcz Egipt. To są wszystko, jeżeli się tam jeszcze dołoży sprawy kulturowe, zaczniemy analizować rysunki i reliefy przedstawiające te wydarzenia, no to ślad znowuż wiedzie na północ. I zaczyna się właśnie przygoda, tak nazwę, zaczynają się rzeczy dziać, które nie powinny, albo których w ogóle nie myślimy. Jeszcze ja wspomnę tutaj o studiach pewnego polskiego archeologa, którego teraz nazwisko mi wyleciało z głowy, który w latach 70. i 80. badał wyspy na Morzu Śródziemnym i tam stwierdził właśnie w tym XIII wieku przed naszą erą, stwierdził jakąś gwałtowną katastrofę naturalną. Przypuszczał, że mógł to być wybuch wulkanu na przykład, ponieważ na skutek jego badań geologicznych i też odnalazł takie starożytne budowle, resztki, szczątki ich, które wyglądały jakby cały lud budował jakieś schronienia i chował się przed czymś. No i znowuż takie pytanie, kto to był, ponieważ według naszej wiedzy nie powinno być takiej populacji dłużej w tych czasach. Bitwa pod Tolenze na przykład. W tych czasach. Które niektóre źródła twierdzą, że było do 10 tysięcy wojów się tam miało zetrzeć nad Tolenze, po polsku Dołężą, właśnie w XIII wieku przed naszą erą
i znowuż nie wiadomo, kto z kim tam walczył i co tam się wydarzyło. Ciekawostką jest, że kiedyś określono, kiedy to się wydarzyło, między tam 1250 a coś tam, a 1220, coś takiego, ale dzisiaj no, najnowsze badania twierdzą, że raczej był to, nie możemy tam po prostu tego powiedzieć, natomiast wiemy z całą pewnością, że był to XIII wiek przed naszą erą. No, niby mała różnica, ale jednak okazuje się, że nie jest to takie proste i to też właśnie świadczy o jakiejś zagadkowej kulturze, ponieważ artefakty, które znaleziono nad Dołężą czy nad Tolenze, no, świadczą o zaawansowanej kulturze, która potrafiła budować mosty, na przykład i tamy, i takie systemy nawadniające. I tu już tylko o krok do dialogów, czy też esei Platona, który pisał o tajemniczym lądzie, którym nazwał Atlantis, który przetrwał do dzisiaj jako legenda tak naprawdę, a która inspirowała wielu badaczy starożytnych cywilizacji, inspiruje do dzisiaj. Są setki teorii na ten temat. Wiesz, jeżeli chodzi o tą, bo poruszyłeś dwie fundamentalne kwestie w zasadzie, jeżeli chodzi o te katastrofy, ale też o to, co się znajduje na północy Europy. Ja powiem ci tak, jeżeli chodzi o te katastrofy, to przychodzi mi na myśl katastrofa sprzed około 13 tysięcy lat, kiedy Andy na przykład wypiętrzyły się na obecną wysokość w tamtym czasie i wiele wskazuje na to, że było takie nawet opracowanie amerykańskich naukowców, którzy odkrywali na terenie Ameryki Północnej na przykład mikrometeoryty, sferule magnetyczne, nawet pokłady irydu, a pokłady irydu zawsze są związane ze spadkiem na Ziemię jakichś ciał niebieskich, dlatego że iryd ogólnie w naszym tutaj w skorupie ziemskiej znajduje się w bardzo takich szczątkowych ilościach. I to jest jedna rzecz, natomiast druga taka katastrofa według mnie nastąpiła jakieś 6 tysięcy lat przed naszą erą, 8 tysięcy lat temu, dlatego że na przykład jak zajmowałem się jeszcze kulturą z Turcji, tutaj Çatalhöyük, Göbekli Tepe i tak dalej, to ta kultura okazuje się, naukowcy tak nie do końca wiedzą, dlaczego ona przestała istnieć, ale w tamtym czasie na terenie między innymi Turcji była bardzo duża aktywność wulkaniczna, również na terenie Morza Śródziemnego, na dnie przecież, w okolicach, zdaje się, Sycylii, przecież istnieją jakieś podwodne pozostałości po ludzkiej kulturze, no nie wiadomo, czy cywilizacji. Na dnie Morza Czarnego również, to jest udokumentowane, przecież potop czarnomorski nastąpił w wyniku przelania się wód Morza Śródziemnego do Morza Czarnego. Morze Czarne było tam badane przez sondy wysłane przez samego Ballarda, dlatego że nurkowie tam nie mogą zbadać jakby namacalnie tych szczątków, dlatego że jest bardzo dużo... Ballard, człowiek, który odkrył Titanica, tak? Tak, tak, na marginesie. Tak. Natomiast tak, i to pokazuje, że wiesz, musiało się wydarzyć coś w historii Ziemi, że te cywilizacje przestawały istnieć, później się odradzały w różnym stopniu, bo to też nie jest tak, że one wracały do tego samego poziomu cały czas. Jeszcze powiem, w Sumerze na przykład również takie opracowanie czytałem, prawdopodobnie wydarzyła się jakaś katastrofa 2300 czy 530 lat przed naszą erą. To był czas, kiedy Sumerem rządził Sargon Wielki, Akadyjczyk ze stolicą w Akadzie. I ci badacze sugerują, że doszło również do upadku roju meteorytów i to było w ten sposób, że no wiadomo, że to była tak, że ta południowa Mezopotamia w czasach starożytnych była taką wilgotną krainą i bardzo dużo takich było różnych jezior i dosyć błotnisty teren, kiedy te meteoryty rozgrzane wpadły w to błoto, jakby to tak potocznie powiedzieć, to oczywiście ta materia została wyrzucona w powietrze i powstał bardzo duży pył i też odłamki tego błota zamieniły się w glinę i ona pokryła te miasta sumeryjskie, o czym pisali sami Sumerowie, co jest ciekawe. Więc katastrofy tutaj na 100% miały. Zresztą nie wiem, czy znasz Emanuela Welkowskiego, który katastrofistę słynnego, który
Tutaj bardzo dużo się rozpisało na ten temat. Natomiast, no właśnie, ta katastrofa sprzed 6 tysięcy lat przed naszą erą, to jest również historia, wiesz, między innymi takiego lądu Doggerland, Tak, na który północy się, Europy, między no właśnie, Danią a właśnie, to jest właśnie ten która również, też wiesz, zniknęła w dokładnie. dosyć takich niewyjaśnionych okolicznościach. Jeżeli chodzi o tą północną Europę, to też zastanawiała mnie zawsze ta, wiesz, witryfikacja tych szkockich fortów. To też jest bardzo ciekawa rzecz. Miasta w linii No właśnie. budowane, które ciągną się od północy aż po Sycylię, można powiedzieć. Tak, wspomniałeś o Doggerlandzie. Właśnie tu się to były bardzo burzliwe dzieje. I ja właśnie też mówiąc, że jesteśmy pokłosiem jakiejś cywilizacji poprzedniej, to nie jest wykluczone, że również i tamta cywilizacja była jakimś pokłosiem innej. Pamiętajmy, że my, nasza tak zwana nasza kultura, w tym sensie, w którym my tutaj istniejemy, to też zaledwie powiedzmy ma 1000 lat, tak nazwijmy to, od No chrztu tak. Polski. To jest taka nasza, no, taka nasza nam najbliższa jeszcze ewentualnie, ja tak to oceniam. To nie jest dużo. Jeżeli mówimy o 6 tysiącach, 12, 13 tysiącach lat, to mogło być więcej kultur. Tu trudno będzie to ocenić i trudno potwierdzić czy zaprzeczyć. Natomiast niezaprzeczalnie jest, że były właśnie owe katastrofy, o których wspominałeś. I tu też trzeba, też ja skierowałem swoją uwagę na nasz Układ Słoneczny sprzed wielu tysięcy lat, kiedy on był jeszcze o wiele bardziej, nazwijmy to, zaśmiecony różnymi odłamkami. W tej chwili został dosyć dobrze wyczyszczony Oczyszczony. między nasze dwa odkurzacze, Saturn i I Jowisz, powciągały to wszystko. Natomiast czym dalej w przeszłość idziemy, tym to zapylenie tymi odłamkami kosmicznymi jest większe. Także częstotliwość uderzeń była też większa i ona po prostu siłą rzeczy mogła likwidować te kultury po kolei, kiedy one, nasza się ustabilizowała, dlatego że mieliśmy szczęście. Nic nie uderzyło. Zostało to po każdym uderzeniu było tego mniej, można było powiedzieć. To byłby taka teoria, dlaczego my jeszcze Istnieje. istniejemy, aczkolwiek może się to w każdej chwili skończyć. To nie jest nic, możemy tak samo skończyć jak poprzednie, ale tak jak właśnie to określiłeś, to jest dokładnie ten trop, po którym ja też również idę i dla mnie właśnie ta zagadka Doggerlandu i całego tego terenu dzisiejszego Morza Północnego, ponieważ ono jest od niedawna tak naprawdę na tym miejscu, No tak. wskutek właśnie uderzenia owych ciał niebieskich. Konsekwencją ich uderzenia jest właśnie Morze Bałtyckie, Morze Północne, które było o wiele dalej przesunięte. Jeżeli sobie zobaczymy topografię rzek europejskich, gdzie one wpadały do morza, gdzie ich koryta są jeszcze na dnie Morza Północnego, no to już bardzo ciekawy obraz się pojawi, kiedy widzimy Łabę, która krzyżuje się z Tamizą na przykład i zupełnie w innym kierunku płyną. A to, co wspomniałeś, ten Doggerland, jest też ślad uderzenia nawet jednego ciała niebieskiego tam w tym rejonie. I mniej więcej tu, gdzie wpada rzeka Eider na północy Niemiec do morza, tam miało być w ujście jej, które opisują również starożytni greccy kronikarze między innymi, gdzie spadła meduza, czy nazwano to meduzą później w tych różnych w mitologii, gdzie wpadła w ujście, czy też w łożysko rzeki Eridanos, która do dzisiaj tu nazywa się Eider. I cała jej taka topografia właśnie odpowiada temu opisowi. I później podróże Odyseusza, który płynął gdzieś tym statkiem, błądził. Nie wiadomo ile. O nie wiadomo ile, ogólnie przyjmuje się, że błądził na Morzu Śródziemnym. Dla mnie No wydaje się właśnie. to absurdalne. Dziwne, nie? Zabłądzenie na Morzu Śródziemnym jest dla mnie praktycznie na Niemożliwe. akwenie, którym wszyscy pływali wzdłuż i wszerz i handlowali. Zabłądzenie jest wysoce No właśnie. nieprawdopodobne, ale gdyby popłynął dalej za cieśniną gibraltarską w kierunku, to musiał siłą Możliwe, nie? rzeczy płynąć wzdłuż wybrzeży Europy, bo tak się nawigowało kiedyś, no to zobaczmy sobie, gdzie dopłynął. I nic dziwnego, że Herodot później podróżował tam po północnej Europie i szukał właśnie Hyperborei, Belorei.
Poreo i patrząc na jego opisy, kiedy opisywał zdewastowane i zniszczone krajobrazy tam, aż pod Zatoką Fińską na wyspie, o już teraz widzisz, Sheria, o tak się ona nazywała. Natomiast co jest ciekawe, i tam właśnie w tym rejonie są takie nazwy, które fonetycznie brzmią jak Altland, Atlant, Utland, Etland. W końcu mamy też kraje Estland. Estland, Letland. No tak. Do Atlantu i do Atlantisu już jest Niedaleka bardzo, droga. bardzo blisko. Tym bardziej, że słowo Atlantis czy Atlantyda, jak się mówi po polsku, wcale nie pochodzi od Atlantyku. Często to jest taka mylna, według mnie, interpretacja, ponieważ słowo Atlantyda czy Atlantis wywodzi się od bardzo starego dialektu, a brzmiał on ad alt, co oznacza dosłownie należy do Atlasa. I tutaj w tym tkwi właśnie taki szczegół, taki ten diabełek, który tkwi w szczególe, który często kieruje nas gdzieś indziej. Natomiast my tu mamy w Europie właśnie jakby na tacy podane te nazwy. Jeżeli Platona się dokładnie zanalizuje i innych dziejopisarzy, to jeszcze dochodzimy do takiego ciekawego wniosku, że nawet są dokładne podane takie. No dzisiaj no nie moglibyśmy nazwać, chociaż w pewnym sensie, geograficzne wskazówki, gdzie ten Altland, Utland und Etland leżał. Gdyż na przykład mówi się, że tam wydobywano bursztyn. Bursztyn wydobywa się na północną Na Europę. północ. Tam się jabłka stamtąd sprowadzało, właśnie owe dziwne. I tu przypominam nazwę starą, czy też no, jak prehistoryczną wręcz nazwę wysp brytyjskich, na których mówiła się Avalon, ale to już jest nowocześniejsza nazwa. Wcześniej mówiło się Abbalon, co oznacza wyspę drzew jabłkowych, na przykład, która również jest opisana przez Platona. Bursztynowy szlak, zobaczmy, gdzie Tak, prowadzi, tak, już tak, tak, tak. wspomniałem. Są wszystko rzeczy, czy też nad Altem, jak to się mówi, słońce świeciło w najdłuższym dniu 17 godzin, a to jest dokładnie 54 stopień szerokości geograficznej, który przebiega właśnie mniej więcej przez połowę Danii, gdzieś tam Morze Północne. I także jest to niezwykle ciekawe, otwierają się możliwości na porównanie tych kultur i zwrócenie uwagi na oś czasu, kiedy się to miało wydarzyć. I wtedy zaczyna nabierać to pewnego logicznego takiego ciągu przyczynowo-skutkowego, zaczyna tłumaczyć upadek jednych kultur, Na powstanie rodziny do innych. narodziny innych, dokładnie. Tak to było. Dlatego właśnie upadek tej cywilizacji preeuropejskiej był właśnie narodzinem kultury greckiej, być może, i oczywiście początkiem legendy na temat Atlantydy, być może, bo to jest wszystko jeszcze cały czas oczywiście otwarte. Natomiast idea jest niezwykle ciekawa i zdaje się coraz bardziej potwierdzana wykopaliskami czy różnymi odkryciami archeologicznymi, którym nie potrafimy sobie poradzić w żaden sposób, niepasujące do epoki artefakty. Tak, zanim do tego przejdziemy, to wiesz, jak kiedyś zajmowałem się Egiptem jeszcze starożytnym, to też to jest fakt, to nie są żadne wymysły, że chyba zdaje się Echnaton genetycznie jest związany z ludami, które zamieszkiwały Irlandię w ogóle. I to jest właśnie, i też jest taka historia, że on charakteryzował się rudymi, czy takimi blond, nawet włosami, niebieskimi oczami. I to też jest coś takiego, że wiesz, nagle masz taką sytuację i ci naukowcy nie są w stanie tego do końca wytłumaczyć, ale powiedz mi, jeśli chodzi o Atlantydę, wiesz, ja Atlantydę postrzegałem zawsze jako taki kontynent czy wyspę kontynentalną na Atlantyku. Nawet naukowcy mówią, że w prehistorii było tam miejsce na taki ląd dużej nawet wielkości Hiszpanii Tak, i są grzbiet nawet pod... atlantycki. Tak, są nawet podwodne koryta
rzek. Pamiętasz tachylit, jak wyłowiono? Również to jest takie szkliwo wulkaniczne, które ten proces zeszklenia jest bardzo krótki. To nie jest tak, że on mógł powstać gdzieś tam miliony lat temu. Nawet oceanografowie przed wojną i po wojnie, to był Szwed Hans Petersson i Nansen Fridtjof, chyba z tego co pamiętam, Norweg, którzy Norweg, tak. tak wykazywali, że na dnie Atlantyku, że dno Atlantyku, no, coś tam się musiało stać Tak, tam niepokojącego, bo jest. on się wypiętrzył Dokładnie. i nagle opadł Tam jest o pas kilka górski, kilometrów. tak naprawdę jest pas górski były, Tak. którego resztkami mogą być Azory na przykład jeszcze wystające. Dokładnie. I to rzeczywiście jest tak. Natomiast dla mnie nie koliduje to absolutnie z No dla taką mnie też nie. teorią, dlatego że to miało się o wiele wcześniej jeszcze wydarzyć, kiedy ruchy tektoniczne, kiedy Ziemia się formowała, czy też po prostu na skutek różnych wstrząsów tektonicznych, on się po prostu zapadł. Natomiast problemem tam jest taki, że tam nie znaleziono dotychczas żadnych elementów jakiejś kultury, oprócz możliwości, że ewentualnie Tak, żeby można to było. Tak, że mogła tam być. tak. Natomiast było to bardzo dawno, ale tu jeszcze trzeba jedną rzecz powiedzieć, że jeżeli chodzi o archeologię, to znowuż nie jest taka prosta ta sprawa, mimo wszystko, ponieważ istnieje pewne podobieństwo z kulturami południowoamerykańskimi na przykład. I wręcz na przykład nawet dalej byśmy poszli, to już będzie takie naprawdę już daleko zabrniemy, kiedy dojdziemy do Rapa Nui, czyli Czyli Wyspy północnej, tak. Wielkanocnej, no to znajdziemy też słynne posągi i tu właśnie wspomniałeś o rudym Echnatonie. Zobacz, takie wydłużone czaszki podobne. Echnaton był też taki Tak, 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 nieproporcjonalny. tak, tak. I te ich nakrycia głowy, tak nazwijmy to, były kiedyś, teraz to już one oczywiście zwietrzały, były rude. Tak, Byli dokładnie. rudzi ludzie. Tak, tak, I tak, też tak. zobacz sobie. No na terenie Ameryki Południowej, przecież w jednym z muzeów w Argentynie jest takie popiersie takiego kacyka z plemienia Tehuelche. To jest coś szokującego, bo on nie mógł być Indianinem, ponieważ No, miał, wiesz, wąsy, miał sumiasty, miał wygląd nie takiego tylko on, nie tylko on, Skandynawa. jest nawet cały lud, teraz mi też z głowy, bo wspomniałeś o tym, to są właśnie takie detale, jeśli się nie mylę, on jest gdzieś Chile chyba, gdzieś w tym rejonie, taka w górzystych, niedostępna wioska, gdzie wszyscy właśnie wyglądają jak rozbitkowie jacyś z Europy, o takiej karnacji. Oczywiście oni sami nic sobie nie potrafią przypomnieć, ale właśnie te geny, genotyp jest właśnie taki, to jest niesamowite. Ale na przykład już jeżeli wejdziemy już kulturów Azteków na przykład i Quetzal, Inkowie, przecież tam też arystokracja to Inków, byli Azteków, biali Majów, ludzie. zobaczmy sobie Quetzalcoatl. Queca to genau, Quetzalcoatl, dokładnie, tak. Atl, tam jest to Tak, słowo Atl, Atl, no. Queca to Atl, należący do Atlasa i to jest, i jeszcze był Biały, brodaty. biały i brodaty. No właśnie, więc jest to także zagadek przed nami jest cała masa i dlatego tutaj ja uważam, że nauka jeszcze nie jest gotowa na opracowanie jakiejś wspólnej teorii takiej, tego, czy też przepis naszej historii, ponieważ zauważ, to o czym my rozmawiamy są wycinki różne, Tak, tak. które nie powinny istnieć. Mamy Istnieć, ugruntowaną wiedzę w pewnym obszarze. Ja to szanuję absolutnie i niech tak będzie, ponieważ powstałby chaos, gdybyśmy zaczęli wkładać nagle i próbować Tak, konstruować sobie świat, udowadniać jeszcze. udowadniać coś, czego tu potrzebna jest jeszcze praca, a przede wszystkim wola. Ja tak, wydaje mi się, że zmienia się powoli troszeczkę, ponieważ Absolutnie. zauważ, że pokolenie archeologów jest już inne Inne. niż to kiedyś, tak jak astronomów, kiedyś nikt nie wierzył w cywilizacje pozaziemskie, No a dzisiaj? a dzisiaj ci Wiesz. astronomowie, którzy wyrośli na Star Treku, Gwiezdnych Wojnach i grach komputerowych Inaczej patrzą. i patrzą to inaczej, są w stanie dopuścić i to owocuje od razu w zupełnie innych teoriach, dzięki właśnie takim dzięki kulturze, tak naprawdę, dzięki popkulturze wręcz Tak, można tak. byłoby by to powiedzieć. Świat jest niezwykle interesujący. Ale teraz, na jaki ty czas datujesz tą kulturę z
terenów tej północnej Europy, bo na przykład jak wsłuchać się w słowa tych oceanografów, to co oni napisali, to ten ląd mógł nawet na Atlantyku istnieć jakieś 12 tysięcy lat przed Tak. naszą erą. Ja mam takie wytłumaczenie na to. On właściwie tam już pierwsze takie Tam już geologiczne ruchy fragmenty były jakieś. aż 300 tys. lat temu się tworzyły tam ten masyw górski, potem się zatopił i tak dalej. I stąd być może właśnie w naszej kolektywnej pamięci powstały te wielkie fale tsunami, gdzieś zostały zapamiętane i przekazane jako katastrofę, jako powodzie i tak dalej. Natomiast właśnie w owym XIII wieku przed naszą erą, czyli wcale nie tak dawno, w XIII, czyli 1200-1300 lat przed naszą erą, to ja datuję na skutek tej informacji, no nie tylko ja, ale powiedzmy badacze, którzy zajmują się tym fenomenem Doggerlandu na przykład, datują zakończenie. Właśnie to jest punkt, w Końcowy. którym zakończyła się ta Atlantyda, nazwijmy to, ona się zakończyła w tym momencie i powstała i zaczęła się historia nowoczesnej Europy. Natomiast ona mogła istnieć w przeszłość bardzo Właśnie. daleko, No do przeszłości. właśnie. Także dla mnie nie uderza to, że coś 6 tysięcy lat temu, że są takie teorie, że jakaś cywilizacja została rozbita, zniknęła, przepadła, czy jeszcze dalej. To jest absolutnie wszystko oczywiście możliwe. Natomiast kres tym wszystkim, to jest ostatni punkt. Właśnie atak ludów morskich na Egipt jest ostatnią bitwą Atlantów, tak byśmy mogli nazwać, którzy ruszyli na Egipt w celu, właśnie, stracili Królestwo, własny tak. ląd, własne królestwo. Zmienił się klimat, zaczął padać śnieg, zaczęło oziębienie klimatu, więc oni nie widzieli, nie mieli wyjścia, jak ruszyć na południe i być może resztkami sił, czy tym, co zostało jeszcze, podbić inne cesarstwo i po prostu zająć jego miejsce, ponieważ wygląda na to, że jak i Egipt, jak i wcześniejsze kultury dobrze wiedziały, co tam się na północy, kto tam na jakiego sąsiada mają na północy. I tu trzeba powiedzieć, że opis Platona, jeżeli chodzi o tą mityczną Atlantydę, czy Hyperboreę, jakkolwiek byśmy to nazwali, to przecież opisuje stolicę, czyli centrum zarządzania, a nie Tak, całe tak, terytorium. O całe tak. terytorium, gdybyśmy sobie chcieli te wszystkie elementy tam wstawić, to byłaby praktycznie Europa aż do brzegów Afryki i nawet ponad trochę, bo przecież sam teren, który dzisiaj nazywamy Libią, był znany, ta fonetyka, ten terminus był znany i w Europie średniowiecznej, i przedtem, i w Egipcie. I mówiono się o ludzie Lebu, którzy żyli mniej więcej od środkowej Europy na południe się ciągnęli, powiedzmy, tam na tych terenach przebywali, to był ich teren. I to jest dla Ciekawie. mnie niezwykle ciekawe. I właśnie owa stolica owego Ataltu została zniszczona, czy w jakiś sposób na skutek katastrofy została zburzona, a tym samym zniszczone centrum zarządzania. I nastąpił chaos w Europie. Już nie mówiąc właśnie o zmianach klimatycznych, które doprowadziły do kolapsu tamtej kultury, która nie była przygotowana gwałtowną, bo tu mówimy o gwałtownych zmianach klimatu. Przecież Gylfaginning i No właśnie. Edy skandynawskie, które mówią, jeśli się nie mylę, o 3 zimach czy 5 zimach, już nie pamiętam dokładnie, bez lata pomiędzy, dosłownie. Również Wikingowie nie byli przygotowani. Dzisiejsi Wikingowie, tych, których uważamy za Wikingów, nie byli na to przygotowani, byli zaskoczeni. Narodziła się legenda, powstały szklane góry. To były góry z lodu, a w legendach zaczęto przypisywać im jakąś magiczną moc, która później zaczęła, moim zdaniem, obrastać w taką legendarną Atlantydę, gdzie mówiono o wysokiej technologii owych Atlantów, którzy po prostu mieli przewagę techniczną i rzeczywiście mieli tą przewagę, ponieważ według mnie ich przewaga polegała na umiejętności wytopu metalu, dokładnie żelaza, a nie brązu. I przecież Tutenchamon otrzymał sztylet, Sztylet, tak. który jest z żelaza, czy nawet jak Denikent twierdzi, wręcz ze stali. I nikt nie wiedział w tym czasie, bo żelazo było znane tamtym kulturom, ale nikt nie posiadał tajemnicy jego wytopu.
Tu często jest takie starcie dzisiejszych archeologów, którzy twierdzą na przykład, że epoka brązu, że to była bardziej zaawansowana, że to był jakiś regres, że powrót do epoki żelaza, ponieważ żeby brąz wytopić, to trzeba to i tamto i owo i trzeba znać technologię i skład i tak dalej. Natomiast według mnie tak absolutnie nie jest, ponieważ brąz bardzo łatwo się wydobywa, znaczy łatwo, stosunkowo łatwo, wystarczy 1080 stopni Celsjusza, gdzie można osiągać to powiedzmy drewnem, za pomocą drewna, a już wytop żelaza 1200 ponad stopni, prawie 1300, aby go wytopić. Minimalna temperatura, więc już trzeba zupełnie inne piece skonstruować i tej tajemnicy nikt nie posiadał. Natomiast Europa Północna usiana jest szczątkami takich pieców i według mnie właśnie potęga tych Atlantów czy tych ludów morskich polegała na tym, że ich rynsztunek i uzbrojenie było właśnie z żelaza, a nie z brązu, co dawało im przewagę technologiczną nad innymi. Broń, z którym nikt nie mógł się mierzyć. I bitwa nad Tolenze pokazuje też bardzo ciekawy element. Tam jest starcie dwóch kontrahentów, nazwijmy to, ponieważ nie wiemy dokładnie, o co poszło, możemy przypuszczać. Ja mam taką teorię, nawet mam film na kanale, który właśnie tą bitwę w taki sposób, który ja ją zanalizowałem. Oczywiście jest to jeden z wariantów. Tam jest starcie ludów, z których jeden posiada prymitywną broń jeszcze z epoki kamienia, czyli takie pałki drewniane i oszczepy z kamiennymi ostrzami, a drugi posiadał już brązową i żelazną broń, co jest już starcie nie tylko dwóch ludów i kultur, ale wręcz dwóch cywilizacji. I ja się potem, no, trudno się dziwić, że takie legendy o przewadze Atlantów, czy tego ludu mitycznego właśnie według mnie na tym polegało. Tym bardziej, że Ramzes III, który naprzeciw flocie ludów morskich wyruszył, zdawał sobie z tego sprawę. Wiedział, że jeżeli zejdą na ląd, nie pokonamy ich. Możemy ich tylko zatopić, ich statki z dystansu, ponieważ ich statki są obładowane właśnie. I to nie są statki wojenne, to jest flota inwazyjna, która ma wysypać się na plażach, czy powiedzmy na lądzie gdzieś tam w Egipcie. Zresztą nie tylko, to nie tylko przez morze, też lądem szli i uprzedził ten atak, niszcząc ich flotę. Jeszcze mało tego, jeżeli dalej pójdziemy już i zbliżamy się tutaj do naszej historii i spojrzymy na Cesarstwo Rzymskie, to zauważymy coś bardzo ciekawego. Rzymianie ruszyli na Europę Północną. Dlaczego poszli w te gąszcza? Można zadać sobie pytanie, cóż oni tam szukali w tych nieprzybytych gąszczach w kraju barbarzyńców i niecywilizowanych? Otóż oni szli w kierunku Anglii, ponieważ wiedzieli, skąd pochodzą. Oni szli po prostu na swoje własne tereny zobaczyć, co tam się stało. Doskonale wiedzieli o tym i też, jeżeli spojrzymy na rynsztunek, czy na uzbrojenie rzymskich, czy też greckich wręcz, już wcześniejszych, ponieważ Rzym bazuje w dużej mierze na greckiej kulturze, ale jeżeli spojrzymy na ich uzbrojenia, na ich słynne hełmy z takimi szczotkami, ja zawsze tak to nazywałem, i zobaczmy sobie, jak wyglądały ludy morskie, które uderzyły na Egipt i jak wyglądał ich rynsztunek i ich wojownicy, to zaczyna się obraz zupełnie inny budować na temat tego, co tam się naprawdę wydarzyło i czego to było pokłosie. No tak, wspomniałeś właśnie o tych katastrofach. Znowu, drodzy Państwo, to nie jest tak, że powiedzmy jakiś tam kamyczek sobie spadł na ziemię i jakieś tam zamieszanie zrobił, tylko to nawet są dowody na to, że na Syberii odkryto przecież szczątki mamuta, ciało normalnie zamarznięte, w którym odnaleziono niestrawione szczątki jedzenia, więc to była dramatycznie nagła zmiana klimatu po prostu. Dokładnie. Nikt nie był w stanie tutaj nic zrobić. To się stało tak, że ci ludzie po prostu, no, tak jak siedzieli w domach pewnie, zostali nawiedzeni przez tą niezwykłą katastrofę straszliwą. Ale zaraz, czyli ty sądzisz, że Rzymianie to są właśnie również ci potomkowie jakby tych ludów z północy Europy? Tak. Uważam, że ponieważ też genotyp jest ten sam.
To są biali ludzie, tak? Czy Juliusz Cezar, czy ktokolwiek inny. Oczywiście oni mieli niewolników swoich z wszystkich stron świata tamtejszego, nazwijmy to. Jednak to są potomkowie, według mnie, są, jest to może potomkowie, trzeba to powiedzieć, to jest pokłosie tej cywilizacji, która zginęła. Gdyż na przykład, jeżeli bijemy się, czy też pójdziemy tropem archeologii, bo to są po prostu... Ja mogę powiedzieć, to są moje domniemania i można się z tym zgadzać albo nie i tyle. I zresztą takie teorie są też znane również i polskim archeologom i oni jakoś nie porusza to nikogo. Już Lucjan Znicz pisał o takiej możliwości w jednej swojej książce, jeśli się nie mylę, My z kosmosu, czy w tym cyklu, czy Goście z kosmosu. Jeśli się nie mylę, to też taki wątek tam jest o Atlantydzie na Morzu Północnym ewentualnie. Natomiast tutaj na północy Europy są też prowadzone, były wykopaliska archeologiczne i na samym czubku, tam gdzie właśnie w pobliżu Wysp Fryzyjskich, gdzie istnieje gigantyczna plaża w Sankt Peter Ordingu, tam znaleziono hełmy typu greckiego oraz tarcze właśnie takiego, nawet rydwan został znaleziony. Więc wiadomo, że Rzymianie aż tutaj nie doszli. Oni doszli do Renu tak naprawdę i wybudowali wręcz mur, tak zwany limes, który oddzielał ich od barbarzyńców, którzy żyli za tym murem. Bo to by tłumaczyło logicznie, skąd ci barbarzyńcy się wzięli właśnie. Bo to było pokłosie tego uderzenia. Ci, którzy zostali, którzy musieli od nowo swoją strukturę budować, ponieważ pozostali po prostu przeżyli. To byli rozbitkowie, tak nazwijmy to. Natomiast i dlatego Rzymianie skierowali się w kierunku Wielkiej Brytanii, nazwijmy to, w Anglii. Ale tu na Morzu Północnym te artefakty wskazują właśnie takie pytanie archeologiczne, skąd tu greckie hełmy się wzięły na tej plaży, skąd się tam wzięły. Mało tego, istnieją tarcze, znalezione zostały tarcze, oczywiście wszystkie z brązu i z metalu. I na tych tarczach, to jest dla mnie niezwykły fenomen, na tych tarczach jest namalowane są takie kręgi, które jako żywo odpowiadają opisowi budowy konstrukcji stolicy Hyperborei czy Atlantydy, opisanej przez Platona, z wejściem do portu nawet i nawet takie, można się doszukać, symboliczne słupy Heraklesa, które tam też są wyryte na nich. I te tarcze, i te hełmy można obejrzeć sobie w Muzeum Archeologicznym w Kopenhadze, jak ktoś chce zobaczyć. Także to świadczy o tym, co wspomniałeś, jakiejś gwałtownej katastrofie, która zdmuchnęła kulturę europejską, który zalążek jej, czy też być może równoległą kulturę, bo tutaj mówić, że ona była pierwsza, czy nie, można się wspierać. Wspierać, ale w każdym razie zdmuchnęła tutaj tą kulturę, a po tej katastrofie właśnie rozpoczęła się historia naszej Europy i różnych plemion europejskich, czy to Etrusków, czy Wandali, czy kogokolwiek, czy Polanów, Langobardów, Zaksów, Franków i innych. To wszyscy ci, którzy po prostu ocaleli i zostali. Zresztą można poczytać sobie też historię, słynną kronikę Uralinda, kronika, która została znaleziona w średniowieczu i która opisuje tą katastrofę, którą archeologia i historia traktuje jako ciekawostkę, ponieważ nie jest to oryginał, a odpis od starszych i tak dalej. Najstarszy tam gdzieś w średniowieczu się gdzieś kończy, ale mimo to jest on są też nazwy tam, po prostu imiona, nazwy i opis całej sytuacji, kiedy to było. Na przykład można wyczytać, że było to w lato, że stało się to w lecie. Właśnie ta owa siła, która przewróciła góry do góry nogami. A katastrofa była widoczna również i w Egipcie, która później przetrwała różne transformacje i opisu, aż do słynnej meduzy, która kiedy spojrzała, to ludzie zamieniali się w proch i pył, a meduza stylizowana jest jako taka okrągła twarz z takimi promieniami, jak właśnie kometa, która,
która nisko przylatuje i pali wszystko, być może okrążyła kilkakrotnie Ziemię, wypalając, zostawiać swój ślad. Nawet jest taka teoria, że jest przejście przez ogon tej komety spowodowało owe plagi egipskie, owe zabarwienie się Nilu na czerwono, dokładnie. I różnych takich rzeczy. I to pokrywa się dokładnie również z tym. Także ja nie chcę mówić, że tak było, broń Boże, żeby ktoś tu twierdził, że ale wymyśliłem sobie. To są skutki moich dociekań w tym kierunku i składania takich właśnie ciekawostek i faktów historii. Właśnie, bo tu zauważ, że w tej historii ja pomijam takie coś jak channeling czy tego ja typu też. historii. Właśnie pomijam to specjalnie, tak to nazwę, żeby nie wkładać legend, żeby odcedzić tą legendarną, jeżeli już o Atlantydzie mówimy, czy tajemniczym kontynencie, żeby po prostu to jest taka historia dla siebie osobno. To jest po prostu zupełnie moim zdaniem inny temat. To jest taka ciekawostka, w którą można się również wziąć jako tło do tego. Natomiast ja wolę chwycić to, co możemy, czego dotknąć, możemy zbadać, dotknąć. Ten obraz jest taki bardziej przejrzysty. Przejrzysty, trudno, żeby przeciwko niemu oponować, trzeba znaleźć na te wszystkie wydarzenia, które ja tu opisałem, jakieś wytłumaczenie. Natomiast z channelingiem można się bardzo szybko obejść, można w niego nie wierzyć po prostu. Albo cokolwiek. Można wierzyć lub nie wierzyć, jest cała masa ludzi, którzy po prostu wierzą w to i są święcie przekonani. Niech tak będzie, dlaczego nie? Natomiast co innego będzie, kiedy wygrzebiemy taką tarczę z piachów w St. Peter Ordingu i znajdziemy tam kręgi i wejście do portu i dwa słupy Heraklesa narysowane, czy wybite. No to nabierze to zupełnie innego kalibru, innego wymiaru. I zauważ, że wszystkie miasta, które w Europie były znalezione, tak zwane grodziska, były okrągłe. Tak, dokładnie tak. Miały takie wały właśnie na około, nawet kilka wałów niektóre. One wszystkie takiego samego wzoru były budowane i szły aż na południe się ten wzór ciągnął. Mamy port w Kartago, słynnych Kartagów, z którymi Rzymianie później konkurowali i zniszczyli ich, rozbili, zlikwidowali. A jak spojrzymy na ten port Kartago, no to oczywiście on jest również tak zbudowany. I jak to możliwe, żeby nagle ktoś się tam pojawił i zbudował sobie pod bokiem potężnego imperium rzymskiego tak zaawansowaną port, taki zaawansowany port, zaawansowaną cywilizację, nazwijmy to, która opanowała handel, a ich statki były o wiele lepsze niż te statki rzymskie, były szybsze, zwinniejsze. I to mamy ten sam opis, również Platon podaje, że statki Atlantów wręcz mówiono, że one, stąd też moim zdaniem takie właśnie legendarne, że leciały wręcz nad falami. Czyli jakby powstały statki latające. Od tego już bardzo, bardzo łatwo zauważyć, że jakieś maszyny latające o jakimś, powiedzmy, kosmicznym pochodzeniu. Chociaż tu trzeba powiedzieć, że jeżeli te legendy się dokładnie przerobili, to również i na północy, to co wspomniałeś, mamy owych bogów, mamy również tam elementy jakichś istot, czy mitycznych, czy o charakterze religijnym, które wygląda na to, dysponują jakąś niesamowitą technologią. Jeszcze taka ciekawostka, już żeby nie przedłużając tego wywodu, słynne, nawet jak to mi troszeczkę polski słów brakuje, słynny toast, kiedy się wznosi toast, się mówi jakieś zdanie, jakiś tekst i tam Skandynawowie, Wikingowie, niech będzie, mówią często skol. Pijają sobie. A skol to jest wilk i dlatego patrzy się do góry ten, ponieważ się patrzy w kierunku komety i mówi się skol i ten wilk z tą paszczą połknął ją, był w stanie ją zaćmić, wrzucić do paszczy, to by symbolizowało właśnie taki lot takiej komety, która zakryła słońce, że był tak potężny, że on wciągnął to słońce w swoją paszczę i to był właśnie skol. I tutaj jeszcze taka następna ciekawostka, jeżeli chodzi o słowo tekst. Jest wyspa w Holandii, która nazywa się Tex
I tam są mury, na którym wypisane są różne, już teraz to często jest ruiny, większość tam zapadła się i zatonęła, ale można jeszcze znaleźć na tej wyspie, gdzie były takie wieże z opisami tej katastrofy. Tam się coś stało i właśnie mówiono na to teks. I stąd nasze słowo, że jest tekst wyryty gdzieś tam. I w ogóle sam kraj, Niderlande, czyli kraj niski, Jest opadł i opadł. został zalany. To są wszystko elementy, które jak się złoży, Dają ewoluują obraz, tak. co zupełnie innej konstrukcji tutaj topografii Europy, jak i też właśnie jej możliwej prehistorii. No tak, no jeżeli chodzi o te lądy takie zatopione, bym powiedział, nawet na Morzu Północnym czy na Bałtyku, Na Bałtyku również jest legenda o zatopionych miastach i wsiach. ale Hybrasil przecież tak samo jest przecież w okolicach Irlandii. A powiedz mi, co sądzisz o tym jasnowidzu Edgarze Cayce, który opisał istnienie jakiejś zaawansowanej cywilizacji Tak. na Atlantydzie. No i co sądzisz też, jaka technologia musiała być wykorzystywana, jeżeli chodzi o zeszklenie tych fortów szkockich, bo tam temperatura musiała być bardzo wysoka. No ja jeśli chodzi o owego śpiącego proroka, to Proroka, powiem tak. tylko, że tak mówiono na niego, no, że on no, to jest taki channeling dla mnie, który miał opisać pewne wydarzenie, ale jednak powiedzieć trzeba, że nadal czekamy na ową bibliotekę, nadal czekamy na wiele rzeczy, które mają się spełnić, a po prostu jeszcze nie nastąpiły. Także dla mnie jest to przekaz jakiś, który on wygenerował w jakikolwiek sposób, czy na skutek channelingu, czy na skutek własnych przemyśleń, który sugeruje właśnie taką cywilizację zaawansowaną, z tym, że on przesuwa ją bardziej na Atlantyk właśnie, No tak. w kierunku on ją sugeruje. Na Natomiast Atlantyku. nie ma tam jakichś konkretnych takich, moim zdaniem się to przeanalizuje, to jest ciekawe, interesujące, wręcz fantastyczne. Natomiast nie ma takich wskazówek, jak na przykład Platon napisał, bardzo detalicznych. Wspomniałeś No o dokładnie. Irlandii, tam są tylko takie technologiczne, Tak, powiedzmy, tak, tak, tak. bardzo efektowne. Efektowne. Natomiast jak spojrzysz na to, co właśnie na owe szklane, jak już wspomniałem, szklane góry z lodu i też zeszklone, i to już jest zupełnie coś innego. I one właśnie są w Irlandii, a nie na Atlantyku. Co świadczy znowuż o jakimś impakcie, o działaniu jakiejś siły generującej bardzo dużą temperaturę i to gwałtownie, bo to szkliwo powstaje od jakiegoś uderzenia. Tolkien, piszący Władcę Pierścieni, opierał się O przecież na legendy przecież. opierał się na kronikach starożytnej Europy, gdzie twierdził, że fabuła Władcy Pierścieni jest Oparta oczywiście jest tam. Jest, o, jest fabuła jest jego, ale oparta jest na Oparta ta. historycznym tle tych wydarzeń, gdzie jeszcze Morze Północne było o wiele dalej odsunięte. I właśnie zauważ, że odsunięcie tego morza daleko daje taką pewną możliwość, ponieważ Ziemia też zupełnie inny klimat wtedy miała. Tu w Europie był ten klimat w tym czasie, właśnie się zakończył właśnie w tym XIII wieku, a wcześniej był taki umiarkowany. On przypominał taki klimat, jaki jest dzisiaj w Hiszpanii, we Francji. Bardzo taki, bardzo ciepły, bardzo przydatny do rozwoju cywilizacji. I jeżeli się te legendy jeszcze złoży, to też można się zastanowić, skąd się wzięli ci ludzie, bo to też nie będzie koniec, tylko skąd się tam na tej północy wzięli. No to i tu zaczyna się robić ciekawie. Naturalnie jest to w czasie coraz bardziej oddalone. Czym bardziej w czasie oddalone, tym trudniej będzie nam Trudniej, to przejść. tak. Trudniej, ale tam pojawia się tak zwany most północny. I to daje szansę przejścia praktycznie o suchej nodze, nazwijmy to, z rejonów Grenlandii, Kanady i z tamtych terenów, czy wręcz z bieguna, powiedzmy, północnego, co znowuż tutaj różnych spiskowych teoretyków im może serce wyżej zagra. Właśnie z tamtego rejonu jakiś lud wyszedł
i poszedł w kierunku dzisiejszej Europy Północnej, Skandynawii, na wyspę Thule, która tam się znajduje. Jedna znajduje się gdzieś na północy Norwegii, a druga taka miejscowość na Grenlandii. Thule, takie miejscowości są. No i jeszcze jedna na południu, tam w pobliżu Falklandów, gdzie była słynna wojna swego czasu w 80-tych latach między Wielką Brytanią a Argentyną. I to są interesujące takie właśnie smaczki, które, z którymi trzeba się zmierzyć. I nie wiem, czy widziałeś, ale ja z wielką pasją oglądałem serial Gra o Tron. Nie oglądałem akurat. I tam jest taki wątek właśnie, że armia idzie lodowa z lodów tam z północy i grozi zalaniem, jacyś tajemniczy wojownicy, zalaniem tego, znaczy Europy. No tam nie ma po prostu, tam tylko po architekturze można się zorientować, że chodzi tu o legendy północnoeuropejskie i w tym stylu jest to zrobione. I tam właśnie w ostatnich tych odcinkach idzie ta armia lodowa, jest mur lodowy, z którego oni wychodzą, przechodzą przez ten mur, burzą go i ruszają, aby splądrować cywilizację i trzeba się tym przeciwstawić. To jest właśnie podobne do tego wielkiego treku, który ruszył na południe i którym przeciwstawił się na końcu Ramzes III, kładąc kres tym inwazjom. Tak. No, Wilku, nie wiem, czy słyszałeś, ale odkryto ostatnio na Bałtyku przecież takie zabudowanie, coś w kształcie muru przecież, który datowany jest na 10 tysięcy lat. To też jest bardzo ciekawe, że wiesz, no, założenia takie, że ludzie to zbudowali, żeby, nie wiem, zwierzynę spędzić. Wiesz, no, ale nawet gdyby, takie, nawet no to... gdyby, nawet gdyby tak było, to wymagałoby to również tak, ludu, ogromnie. Populacji, tak. Zamysłu i konkretnej organizacji, która musiała się pojawić. Jeszcze taka jest ciekawostka. Ale to też jest pod wodą, wiesz, czyli musiał tak, być... to jest pod wodą. Pamiętasz, jak Bałtyk troszeczkę opadł i pnie wyszły z Bałtyku takie... Mhm. Była taka telewizja polska pokazywała, że zobaczcie pnie, właśnie pnie drzew iglastych, które zostały ścięte po prostu tak. Tysiące lat temu i stąd ten bursztyn oczywiście, skąd się musiał tam pojawić. Także to są zagadki, to jest, mi się wydaje, że przed nami jeszcze wiele do odkrycia, jeżeli chodzi o historię Europy. My kierujemy swoją uwagę właśnie w kierunku, i bardzo dobrze zresztą, bo tam też jest wiele do odkrycia, ale często pomijamy tutaj właśnie tą naszą wspaniałą, starożytną Europę, która tak leży odłogiem sobie i nikt nie chce tam po niej sobie pochodzić i zobaczyć sobie, cóż ona za tajemnice kryje, a nie jesteśmy gorsi. Nie jesteśmy gorsi. Witku, tak na zakończenie już tej naszej pasjonującej, mam nadzieję, rozmowy, wiesz, tak jako nawiązanie do przyszłej, mam nadzieję, naszej pogawędki. Oczywiście, jak najbardziej. Chciałbym w przyszłej rozmowie więcej powiedzieć o tej książce Widengryna, ale wiesz, on też miał spotkanie z tymi istotami. On był w ogóle, opisywał swój pobyt tam przez 72 godziny przebywał i tam również dostał informacje na temat przeszłości cywilizacji, przeszłości Ziemi. I on również tutaj opisał Atlantydę jako właśnie taki ląd na Atlantyku. Nie mogę znaleźć teraz tego zdjęcia. Tak, ja jest to... znam tą historię. Porozmawiamy sobie o tym jak najbardziej. To będzie bardzo ciekawy wątek, jak się to ma do całej tej historii. Tu jak widzisz, ja również posiadam tą książkę tutaj, ją pokażę, ale też jest ta sama, ale posiadam też w oryginale ją. I no, też muszę powiedzieć, że przeczytałem ją też w oryginale, kiedy ją po raz pierwszy się zetknąłem z tym fenomenem Martina Widengryna. Jest różnica między oryginalnym a tłumaczeniem? Jest troszeczkę różnicy, dlatego że on pisze takim potocznym językiem troszeczkę, który no, przetłumaczyć. I tłumacz miał troszeczkę problemy, szczególnie jeżeli chodzi o tam techniczne takie historie i ja tam pomogłem w tym tłumaczeniu tej książki troszeczkę, aby to zabrzmiało tak jak właśnie jak on to powiedział, bo to nie jest żaden literacki jakiś mistrz. Powiedzmy mistrz ani pisarz, to są notatki, które on sobie sporządził wiele lat temu. No i właśnie ja tą historię odkryłem się już bardzo dawno temu, 10 lat temu ponad.
I sprowadziłem ją do Polski właśnie, bo uważałem, że ona jest niezwykle ciekawa i dzięki temu właśnie Indigo Book był w stanie wydać tę Wydaje książkę. się. Także, drodzy Państwo, będzie się działo. Mam nadzieję, że O przyszła tak. rozmowa również będzie bardzo interesująca, frapująca. Witku, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No mi było bardzo miło, że mogłem tu u ciebie przynajmniej się wygadać, tak nazwę to. Tak, drodzy Państwo, bardzo dziękujemy już za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce. Cześć. Żegnajcie, trzymajcie się do następnego razu. Cześć.